jesteśmy ich mamami, to tak naprawdę nie my sobie wymyślamy, tylko to wychodzi od dzieciaków, którymi się opiekujemy. Mamy takie doświadczenie, że jeżeli przy jakiejś siostrze się czują bezpiecznie, dobrze, czują się kochani i otrzymują dużo czułości, to właśnie z ich ust pada słowo mama. I to jest takie piękne i dla nas wzruszające. I oni to podtrzymują, mają potrzebę, by mama była blisko nich, dlatego każdy sobie z nich wybiera którąś z nas za swoją mamę. No, matkujemy. Z siostrą Tymoteuszą, z siostrą Reginą podjęłyśmy taką akcję ratowania tego domu dla chłopaków, która się udała sukcesem dzięki fajnym dobroczyńcom, dobrym ludziom. Jak teraz sobie myślę o takim momencie, który dla mnie był najbardziej wzruszający, to chyba wtedy, jak pierwszy raz przyjechałam tutaj na dłużej, to znaczy, że spałam na wolontariacie w tej przestrzeni i miałam okazję wieczorem położyć chłopców spać. I jakoś zawsze mnie wzrusza to wspomnienie, kiedy już było ciemno, ja siedziałam z Mikim w pokoju, trzymałam go za rękę i śpiewaliśmy sobie te kołysanki. I wtedy tak poczułam, że to jest miejsce, w którym naprawdę można stworzyć fajne relacje z chłopakami i być absolutnie dla nich. Powiem, czego my jako siostry bardzo się nauczyłyśmy i bardzo cenimy tę naukę. To, że chłopcy nie kategoryzują ludzi, nie wprowadzają podziałów na ludzi gorszych, lepszych, na bogatszych, biedniejszych. Na pewno mnie nauczyli takiego patrzenia na drugiego człowieka bez oceniania. Oni mają taką niesamowitą cechę i ja wiem, że pewnie mówią o tej cesze wszyscy, którzy są zapytani o to, czego nauczyli ich chłopcy. Ale to jest absolutnie świetne, że widzą człowieka pierwszy raz i absolutnie są cali tego człowieka, a ten człowiek jest cały ich i poświęcają mu bezgranicznie swój czas, swoją uwagę i najważniejsze jest to, co będą robić razem, a nie to, co ten człowiek ma za plecami albo to, jaka jest historia chłopców. Po prostu ważne jest to i tu i teraz. Bardzo zaprosiła do wolontariatu. I minimum, jeżeli w ogóle wrócimy już do normalnego życia, to zapraszamy takie osoby, które by chciały być minimum miesiąc tutaj z chłopakami. I takie osoby powinny być bardzo otwarte, elastyczne, bo tutaj nie ma schematów. Można też nas wspierać finansowo przez stronę domchłopaków.pl. Tam zwykle są jakieś zbiórki na dany cel. Zawsze ogłaszamy, opisujemy dokładnie, szczegółowo. Obecnie budujemy kotłownię taką ekologiczną. To jest bardzo też ważne dla nas, jeżeli ktokolwiek by chciał pomóc, to tam są wszystkie dane. No i prosimy zawsze o modlitwę wszystkich i życzliwość też, nawet w samych komentarzach na Facebooku, które nas zalewają, bo są przepełnione dobrocią i życzliwością, to powiem, że ich nigdy dość. Każdym komentarzem się cieszymy bardzo, każdym życzliwym.